A my, drodzy Państwo, zapraszamy już do naszego mobilnego studia panią dr Maję Herman, psychiatrę. Porozmawiamy sobie o sprawie bulwersującej z jednej strony, ale z happy endem, jak się okazuje, czyli o tym, że rząd zaprzestał finansowania, współfinansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo miło panią widzieć o poranku. Bardzo jest nam miło, że jest pani z nami. Dzień dobry. Już odkładam sobie dzień kawę. Dobry. Dzień dobry. Zabieramy panią w podróż, mini podróż po Warszawie. Dobrze. Ale właściwie temat na dzisiaj mamy, wydawało się, gdy panią zaproszaliśmy, bardzo smutny. Potem zadziały się takie rzeczy, które trochę bardzo nam dobra. Poprawią humor. Mm-hmm. Ale zanim do tego przejdziemy, wstała pani wczoraj, znając panią, śledzi pani sytuację na bieżąco, więc musiała pani dość szybko zobaczyć informację o tym, że rząd nie zamierza dłużej współfinansować telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. I co sobie pani pomyślała? Bez przekleństw. To tyle by było. Ale szczerze. Szczerze pomyślałam sobie, pierwsze pytanie, jakie nasunęło mi się od razu, to było dlaczego? Dlaczego? Oczywiście to dlaczego takie niby, że trzeba finansować, że przecież jest inny telefon, na ten inny można dać. Zaraz o tym powiemy. Tak, ale to nie jest ta kwestia innego telefonu, tylko kwestia ilości zapotrzebowania na psychiatrię dzieci i młodzieży i zapotrzebowania na tą interwencję kryzysową. Ja myślę, że ten telefon zaufania, jeden, drugi, to jest wciąż mało w naszym kraju. Potrzebujemy jeszcze trzeciego, czwartego, piątego, więc dlaczego obcinać jeden? No bo może wyjaśnijmy naszym widzom, jeśli nie wszyscy dokładnie kojarzą, o co chodzi. To znaczy mówimy o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, który funkcjonuje w Polsce od prawie 14 lat. Jest prowadzony przez taką wspaniałą fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Tak. Natomiast pod koniec 2020 roku powstał drugi telefon prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka. I wygląda na to, że rząd podejmuje teraz takie działania, obcinając te pieniądze dla telefonu zaufania 116-111 prowadzonych przez fundację, takie rywalizacyjne. To znaczy, wspieramy swój własny telefon, ale wszystkie inne są złe. Wszystkie inne wycinamy. A więc w sprawie, o której chodzi o życie, zdrowie młodych ludzi w Polsce, sprawie, która jest koszmarna, dochodzi do rywalizacji. Tak, w medycynie w ogóle nie powinniśmy zaczynać rywalizować, dlatego że jakby ilość pacjentów i niezależnie teraz, czy mówimy o dobie pandemii, gdzie ten kryzys tej psychiatrii dzieci i młodzieży okazał się w pełni, czy mówimy po prostu o medycynie, to jest jakby worek bez dna. Więc ilość miejsc, w których można pomagać, ilość miejsc, które będą pomagać medykom, będą pomagać tej publicznej ochronie zdrowia, szczególnie w tym zakresie takich kryzysów psychicznych, czyli czegoś, co nagle się dzieje, szybko się dzieje. Czy ten rząd powinien być szczęśliwy, że w ogóle są tacy ludzie, którzy prowadzą takie fundacje, tak. Że pomagają, że odbierają telefony, zatrudniają psychologów. Ja tylko powiem, że to są tysiące telefonów, tak. Które odbierają specjaliści telefonu zaufania. I to jeszcze jest, jak rozmawiamy już trochę tak biznesowo, to już trochę to jest taka marka, która jest znana na rynku, więc to jest takie miejsce, którego będą poszukiwać ludzie, czy ono będzie, czy ono nie będzie, to i tak długo jeszcze w naszej świadomości ta nazwa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i tego telefonu zaufania, który on prowadzi, będzie bardzo długo w naszej świadomości. Myślę, że dzieci po prostu i młodzież doskonale tak, znają ten numer. Dokładnie, że tak. Tym bardziej, że jak pogląda się media społecznościowe, to tak naprawdę te numery, każda aktywistka, każda osoba, która prowadzi konta związane ze zdrowiem psychicznym, zawsze stara się przynajmniej raz w tygodniu te numery podawać. I te numery tam hulają w tej sieci, tworzą viral. To nie jest tak, że to jest jakaś taka tajemna wiedza o tym numerze. Nie. Praktycznie każdy post dotyczący kryzysu zdrowia psychicznego, dotyczących samobójstw, każdy post kończy się. Jeśli nie wiesz, gdzie się zgłosić, zgłoś się po pomoc do telefonu zaufania. I jest ten telefon wymieniony i te numery. Pani doktor, już wiemy, znamy już częściowo statystyki dotyczące prób samobójczych z ubiegłego roku. Czworo dzieci statystycznie dziennie próbuje sobie w Polsce odebrać życie. To są statystyki przerażające. Ja jeszcze często dodaję, że to są statystyki zaniżone, bo my tej pełnej skali na pewno nie znamy. Nie znamy wszystkich przypadków. Tak, ja bym mnożyła razy dwa, to tak po pierwsze, tak z doświadczenia klinicznego, ale jeszcze zrobiłabym jeden, jeśli pan redaktor pozwoli, jeszcze jedną rzecz bym zrobiła. Bo my mówimy 4 osoby dziennie.
4 osoby dziennie, to są 4 osoby. 4 modów. Młode Polak, osoby. Tak. Nie mamy jakby tak, nie personalizujemy sobie wtedy. To wtedy łatwiej to jakby przejść dalej. A teraz zamieńmy to. Z tych 4 osób, pan pozwoli, to jest Janusz Szwertner, Maja Herman, Milena Zawistowska, Michał Dąbrowski. Idziemy na następny dzień. Mamy Annę Werdęgę, mamy Justynę Kowalczyk, mamy Karolinę Gęsikowski-Podsiadły, mamy Aleksandrę Powierzy. Znikają konkretni ludzie. Właśnie. I nie, to nie jest liczba, tak jak my się przyzwyczailiśmy, bo my lubimy statystyki. Lubimy to, pandemia nas do liczb przyzwyczaiła, a liczby nam nic nie dają. Liczby to jest jakiś taki ogólny, to jest zbyt taki byt, liczby to byt taki zbyt abstrakcyjny dla nas. Dla nas ważne są nazwiska. I jak zaczynamy te nazwiska wymieniać, jak nagle się zaczyna robić, że zniknęło 8 fajnych osób, bo i pan, i ja, i moje koleżanki, i moi przyjaciele, bo to ich wymieniłam tutaj w tej wymieniance, a to tylko 2 dni. A zginęło już 8 osób z mojego zaplecza społecznego, łącznie ze mną. A teraz idźmy następny dzień. Wymieniajmy sobie te nazwiska. Próbujmy sobie podstawiać, jak słyszymy liczby. Ale to w takim razie, pani doktor, ja wiem, że to są takie pytania bez odpowiedzi, ale no, to dlaczego ten rząd nie dofinansowuje tego telefonu? To znaczy, skąd to się bierze? Jak nie wiemy, skąd się bierze, albo jak nie rozumiemy, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I koniec. A to są bardzo małe pieniądze. To znaczy, ja też muszę wytłumaczyć naszym widzom. Tak. To znaczy, tutaj 2 miliony złotych sprawiłyby, że ten telefon bardzo długo mógł działać na pełnych obrotach. 2 miliony, nie 2 miliardy, które znajdujemy na telewizję publiczną każdego roku. Tylko te 2 miliony, jeżeli damy fundacji, na przykład dajemy dzieciom siłę, to te 2 miliony będą musiały pójść faktycznie na telefon zaufania. A jeśli damy 2 miliony jakiejś rządowej instytucji, to proszę mi uwierzyć, te pieniądze się nagle rozmywają, bo tu trzeba zapłacić temu, tamtemu, siamtemu. No jakbyśmy nawet te premie wzięli z tych 2 miliardów, które nam TV, to byśmy taki telefon sfinansowali na 10 lat. Tak jest, ale nie zrobimy tego, bo po co? Pani doktor, a serce pani mocno urosło, gdy zobaczyła pani zbiórkę, czy jednak jest pani trochę wkurzona, że jak zwykle musimy jako obywatele robić to sami? My pokażemy teraz, pokazujemy się przez cały program, niesamowite, tak. To już jest 550 tysięcy, tak. My zaraz naprawdę dojdziemy do miliona złotych, natomiast to są pieniądze, które powinien zapewnić tej Fundacji Polski Rząd. Tak, i z tego co pamiętam, nie jest to pierwsza taka zbiórka na telefon zaufania i to nie pierwszy raz Polacy pokazują, że jest to dla nich ważne i rozumieją. To jest bardzo optymistyczne, tak. To, że społeczeństwo rozumie problem kryzysu psychicznych, tak. Młodych ludzi. Aczkolwiek ja mam ambiwalentny stosunek do tego, bo czym bardziej my będziemy się zbierać na daną rzecz, tym bardziej wszystkich innych nie będzie to obchodzić i będą finansować, ja strasznie nie lubię takich sformułowań, ale niestety muszę je użyć, będą finansować swoich. Dzięki temu mają swoje własne korzyści dla siebie samych. Mogą zatrudnić siebie samych, opłacić siebie samych, no bo to o to chodzi. No bo po co pieniądze takiemu telefonowi zaufania? Po to, żeby móc opłacić ludzi, którzy tam siedzą i odbierają te telefony. Teraz pytanie. Jak odbierają? Jak funkcjonuje telefon dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę? Wiemy od 14 lat, że on funkcjonuje i że on realnie ratuje życie. To są realne osoby, też byśmy mogli właśnie wymienić imiona i nazwiska ludzi, którzy na szczęście są. A na przykład, nie wiem, czy pan redaktor lubi, czy nie lubi, ale na TikToku jest mnóstwo TikToków wyśmiewających telefon zaufania, który powstał rządowy. Rzecznika praw dziecka. I to jest chyba też ważna sprawa. Chciałem panią jeszcze powoli kończąc zapytać właśnie o ten wątek. To znaczy, rzecznik praw dziecka nie jest osobą anonimową w Polsce. Jest osobą, która ma na koncie bardzo wiele kontrowersyjnych wypowiedzi, które pewnie burzą krew młodym ludziom, zwłaszcza te dotyczące LGBT. Mhm, tak się zastanawiam, czy nasz rząd w ogóle zamierza zmierzyć się z tym, żeby rzecznik praw dziecka zbudował, odbudował, chociaż chyba już jest za późno, jakiekolwiek zaufanie wśród młodych ludzi, no bo ja się obawiam, znając część młodych ludzi, mimo że kibicuję, żeby ten telefon pomagał, ale obawiam się i znam takich młodych ludzi, którzy tam nie zadzwonią. Będą się bali, bo źle im się kojarzy rzecznik praw dziecka. Nie zadzwonią, bo ten telefon jest też obśmiany za egzorcyzmy, za to, kto go prowadzi. To nie są rzeczy, które młodzi ludzie, trzeba z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać językiem młodych ludzi.
Czyli trzeba nawiązywać z nimi kontakt taki, żeby oni to czuli. A jak oni nie czują, to oni nie czują zaufania. Jak nie czują zaufania, to nie zadzwonią. Jak nie zadzwonią, to skoczą z tego budynku i popełnią samobójstwo. To żebyśmy nie kończyli tak pesymistycznie, panie doktor, poproszę tak na koniec kilka słów, które możemy powiedzieć młodym ludziom, rodzicom, którzy, czy młodym ludziom, którzy są w jakimś kryzysie, źle się czują. Kilka słów od pani jako specjalistki. To najważniejszą rzeczą, jeżeli czujemy się, że jesteśmy w kryzysie, to należy pamiętać, że to nie jest jakieś nie wiadomo co, że wszyscy doświadczamy kryzysu, że to nie świadczy o słabości charakteru, że to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że za dużo sytuacji takich życiowych nas przygniotło i że są miejsca, mimo telefonów zaufania, oprócz telefonów zaufania, są miejsca, gdzie zawsze można się zgłosić, o czym zapominamy, to jest izby przyjęć, gdzie można, nie chodzi się na izbę przyjęć po to, żeby zostać przyjętym do szpitala, ale izba przyjęć to jest takie gorące miejsce, gdzie może zostać udzielona konsultacja, taka nagła konsultacja. I pamiętajmy, proszę, pamiętajmy o swoich przyjaciołach, o swojej własnej sieci wsparcia, która też jest niezwykle ważna w tym takim przynajmniej pierwszym momencie, a każdy z nas chociaż jedną osobę taką ma, do której wie, że może zadzwonić, słuchaj, jest mi tak strasznie źle, że chciałbym popełnić samobójstwo. I wtedy ta osoba jest w stanie rozładować trochę te emocje, a później razem pójść na przykład do kolejnej osoby, która już będzie specjalistą. Dać sobie szansę na zdrowie. Dać sobie szansę, i na życie. Tak. Pani, pamiętać, że to nie jest jednostkowe i wyjątkowe, że wszyscy tego doświadczamy. Pani doktor Maja Herman była z nami. Bardzo dziękuję pani doktor, bardzo także za pani zaangażowanie dziękuję. W tę sprawę. Przypominamy ja numer 116 111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. I przypominamy także o zbiórce, która prowadzona jest w internecie. Wystarczy wpisać w Google zrzutka na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Ja zbieramy. Ja idę zapłacić w takim razie na zbiórkę. Bardzo się dziękuję. Donald Tusk nawet już wpłacił, widziałem, także akcja idzie fantastycznie. Bardzo dziękuję Dzięki pani bardzo. Doktor. Dobrego dnia. Dobrego, miłego. Do zobaczenia. Kawę.